Nasze żyły, wątroba, jelita oraz drogi oddechowe codziennie walczą o utrzymanie równowagi, ale często potrzebują wsparcia, aby w pełni funkcjonować. Dlatego w tym filmie pokażę, co spożywać, żeby wspomóc oczyszczanie organizmu od układu krążenia po układ oddechowy. Zacznijmy od wątroby, czyli najważniejszego narządu detoksykacyjnego. Z uwagi na to, że jednym z głównych zadań wątroby jest neutralizowanie substancji obcych dla organizmu, to właśnie ten narząd jest bardzo narażony na działanie różnych toksyn. Podam zatem listę produktów, które wspomogą jego oczyszczanie i zarazem zminimalizują ryzyko jego uszkodzenia. Otóż przede wszystkim będzie tu pomocne kilka warzyw. Szczególnie mam na myśli warzywa takie jak jarmuż, kalafior, brokuły, brukselka i czarna rzodkiew. Literatura fachowa pokazuje, że składniki znajdujące się w warzywach krzyżowych, takie jak sulforafan, zwiększają aktywność enzymów detoksykujących pierwszej i drugiej fazy. Oznacza to, że produkty te zwiększają skuteczność procesów oczyszczania ciała, które zachodzą w wątrobie. Do tego doświadczenia pokazują, że wspomniane produkty zawierające sulforafan chronią wątrobę przed uszkodzeniem spowodowanym np. stosowaniem niektórych leków. To, o czym mówię, przekłada się też na konkretny efekt. Dla przykładu, obszerne opracowanie naukowe sprzed roku pokazało, że spożywanie wspomnianych warzyw wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju raka wątroby o 32-34%. Skoro mowa o warzywach krzyżowych, to jeszcze dwa słowa o kiełkach. Również i one są bardzo dobrym źródłem sulforafanu, czyli składnika o działaniu wspomagającym oczyszczanie wątroby. I badanie z tego roku dowiodło, że kiełki rzodkiewki zwiększały aktywność S-transferazy glutationowej. Jest to enzym, który przekształca substancje toksyczne w związki mniej szkodliwe i ułatwia ich wydalanie z organizmu. Stąd jeśli chcą Państwo pomóc swojej wątrobie w walce z niebezpiecznymi związkami, to kiełki będą dobrym wyborem. Jako ciekawostkę powiem, że w pracy, na którą przed chwilą się powoływałem, lepszą skutecznością działania cechowały się kiełki rzodkiewki w porównaniu do kiełków brokułu. Będąc w temacie warzyw, dwa słowa chciałbym poświęcić burakom. Otóż badania dowiodły, że również i burak za sprawą znajdujących się w nim przeciwutleniaczy nasila działanie enzymów oczyszczających. Poza tym eksperci wykazali, że burak chroni wątrobę przed uszkodzeniami spowodowanymi pestycydami i związkami rakotwórczymi, takimi jak N-nitrozodietyloamina, a do tego hamuje gromadzenie się ołowiu w omawianym narządzie. Kolejną grupą produktów wspomagających aktywność detoksykującą wątroby są różne przyprawy. Wśród nich na szczególne zainteresowanie zasługuje kolendra. Badacze zauważyli, że przyprawa ta hamuje odkładanie się toksycznego kadmu w wątrobie. Dobrym rozwiązaniem będzie również zaopatrzenie się w rozmaryn. On z kolei nasila działanie enzymów neutralizujących toksyny, takich jak reduktaza chinonowa i S-transferaza glutationowa. I na podstawie takich właściwości badacze sugerują, że może on chronić wątrobę przed związkami rakotwórczymi. Na liście produktów nie mogło zabraknąć też chlorelli. Jest to zielona, jadalna alga, która jest znana ze swoich wyjątkowych właściwości zdrowotnych. Literatura naukowa dowodzi, że chlorella blokuje odkładanie się w wątrobie substancji szkodliwych w postaci dioksyn. Chodzi tu o związki, którymi najczęściej skażone są ryby, które żyją w zanieczyszczonym środowisku. Poza tym badacze zauważyli, że chlorella wspomaga usuwanie z organizmu rtęci i ołowiu, czyli metali ciężkich, wyjątkowo niebezpiecznych dla wątroby. Osobom zainteresowanym powiem, że chlorelle stosuje się zwykle w ilości 5 g dziennie, czyli jest to jedna łyżeczka. Przy czym sugeruję, aby jednorazowo stosować mniejsze ilości, na przykład 1/4 łyżeczki, z uwagi na jej intensywny, ziemisty i słonawy smak. Taką małą porcję można dodać sobie na przykład do jogurtu, napoju roślinnego, koktajlu, soku warzywnego, sałatki czy owsianki. Jeszcze innym produktem biorącym udział w oczyszczaniu wątroby są nasiona lnu, czyli siemię lniane. One z kolei przydadzą się szczególnie osobom, które zmagają się ze stłuszczeniem wątroby, czyli osobom, u których doszło do niebezpiecznego nagromadzenia się tłuszczu w wątrobie. Przeprowadzone badania z udziałem ludzi pokazały wprost, że spożywanie około 2 łyżek nasion lnu dziennie poprawia parametry wątroby. Mam tu na myśli obniżenie poziomu enzymów wątrobowych, a także, co najważniejsze, zmniejszenie stłuszczenia wątroby. W uproszczeniu można powiedzieć, że nasiona lnu pomagają usunąć nadmiar tłuszczu w wątrobie, przywracając w ten sposób jej prawidłowe działanie. Teraz chciałbym przejść do produktów wspomagających oczyszczanie jelit. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że jelita to jeden z głównych systemów eliminacji toksyn z organizmu.
I w przypadku spożycia produktów zanieczyszczonych, to właśnie jelita jako pierwsze muszą zmagać się z substancjami toksycznymi, zanim zostaną one unieszkodliwione np. przez wątrobę lub usunięte z organizmu przez nerki wraz z moczem. Poza tym w kontekście oczyszczania, jelita pełnią jeszcze jedną wyjątkowo ważną funkcję. Otóż za sprawą bariery jelitowej zapobiegają przedostawaniu się szkodliwych substancji do krwiobiegu, w tym toksyn i patogenów w postaci bakterii, pleśni czy wirusów. Dlatego tak ważne jest, aby wspomóc ich działanie. Otóż w przypadku jelit szczególnie cenne będą produkty bogate w błonnik pokarmowy. Warto bowiem wiedzieć, że tak jak szczotka skutecznie zbiera zanieczyszczenia z różnych powierzchni, tak błonnik, kolokwialnie mówiąc, wymiata substancje toksyczne i niestrawione resztki pokarmowe z jelit, minimalizując w ten sposób ich kontakt z błoną śluzową jelit i przyspieszając ich usuwanie z organizmu. Poza tym błonnik ma zdolność do wiązania się z różnymi toksynami i w ten sposób zakłóca ich szkodliwe działanie, o czym możemy przeczytać w pracach naukowych. Poza tym błonnik, szczególnie ten nierozpuszczalny, pobudza perystaltykę jelit, czyli pracę mięśni gładkich jelit, które przesuwają masy pokarmowe w kierunku odbytnicy. A regularne i efektywne ruchy jelitowe są z kolei kluczowe dla eliminacji toksyn przedostających się ze środowiska zewnętrznego, jak również szkodliwych produktów przemiany materii, które powstają w naszym ciele. Jeśli chodzi o produkty, które zawierają duże ilości nierozpuszczalnego błonnika, to są to głównie pieczywo razowe, kasza gryczana niepalona, kasza jęczmienna pęczak, kasza bulgur, kasza jaglana, komosa ryżowa, ryż brązowy, otręby pszenne, zarodki pszenne, marchew, fasolka szparagowa, pomidory suszone, migdały, pestki słonecznika, mąka z ciecierzycy, soczewica i figi suszone. Warto więc włączyć do diety te produkty, jeśli chcemy usprawnić oczyszczanie jelit. W kontekście oczyszczania jelit, w tym przede wszystkim w przypadku pojawienia się nieżytu jelit i żołądka, sprawdzą się różnego rodzaju zioła. W dzisiejszym filmie nie będę opowiadać o wszystkich z nich, ale na potrzeby tego materiału wybrałem jednego przedstawiciela. Jest nim bluszczyk kurdybanek. Zdaniem znawców fitoterapii ziele kurdybanka hamuje aktywność toksyn bakteryjnych i szkodliwych metabolitów w jelitach, a do tego utrudnia ich wchłanianie z przewodu pokarmowego do krwiobiegu. Stąd z całym przekonaniem można powiedzieć, że kurdybanek jest ziołem o właściwościach wspomagających oczyszczanie ciała. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wspomóc się jego działaniem, to przygotowuje się z niego odwar. Należy 1,5 łyżki ziela zalać 2 szklankami wody, doprowadzić do wrzenia, gotować przez 5 minut, po czym odstawić na 10 minut i przecedzić. Zalecane stosowanie to 0,5 szklanki 2-3 razy dziennie. W przypadku, gdy dojdzie do zatrucia pokarmowego lub wybranymi substancjami chemicznymi, to oczyszczająco na jelita działa węgiel aktywny. Krótko wyjaśnię, że jest to pewna forma węgla otrzymywanego m.in. z miazgi drzewnej, która jest poddawana działaniu wysokiej temperatury, a następnie działaniu pary wodnej. To prowadzi do powstania licznych mikroporów w takim węglu, które zwiększają jego powierzchnię chłonną. Aby Państwu zobrazować, jak ogromna jest to powierzchnia, to należy wiedzieć, że zaledwie 1 gram węgla aktywnego ma powierzchnię chłonną w wysokości 1000 metrów kwadratowych. I to właśnie taką aktywność chłonną węgla aktywnego wykorzystuje się do odtruwania organizmu, a konkretnie oczyszczania jelit. Wspomniane właściwości mają zastosowanie przede wszystkim we wspomaganiu usuwania bakterii patogennych i toksyn bakteryjnych, a także niektórych leków, w tym np. salicylanów, paracetamolu, pochodnych benzodiazepin czy ibuprofenu. Poza tym węgiel aktywny pochłania też toksyny naturalnie występujące w niektórych roślinach, tak jak glikozydy naparstnicy czy amatoksyny i muskaryna pochodzące z muchomora sromotnikowego. Dla zachowania rzetelności materiału chciałbym jednak podkreślić, że w przypadku niektórych substancji niebezpiecznych dla zdrowia węgiel aktywny jest nieskuteczny. Mam tu na myśli na przykład zatrucie alkoholem. Jednocześnie muszę też dodać, że istnieje szereg przeciwwskazań do stosowania węgla aktywnego. Dlatego zanim zdecydują się Państwo po niego sięgnąć, to należy zapoznać się z ulotką. Dla przykładu, węgiel aktywny nie powinien być stosowany przez osoby z niedrożnością jelit i spowolnioną ich perystaltyką, a także przez osoby z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego czy osoby odwodnione. Jeśli chodzi jeszcze o jelita, to chciałbym też zasygnalizować, że wartościowym produktem będzie kefir. A to dlatego, że według przeprowadzonych badań wzmacnia on barierę jelitową. Mam tu na myśli to, że zmniejsza przepuszczalność jelit i w ten sposób uniemożliwia przedostawanie się substancji toksycznych z jelity do dalszych części ciała.
Poza tym kefir sprzyja częstszemu oddawaniu stolca, co w przypadku osób z zaparciami może mieć duże znaczenie, ponieważ w ten sposób skraca czas, w którym substancje toksyczne dla organizmu przebywają w jelitach. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Teraz chciałbym przejść do naczyń krwionośnych, które każdego dnia pracują niestrudzenie, dostarczając tlen i składniki odżywcze do każdej komórki ciała. Z biegiem lat naczynia krwionośne mogą ulec zwężeniu lub zatkaniu przez odkładającą się blaszkę miażdżycową lub może dojść do ich uszkodzenia i utraty ich elastyczności na skutek kontaktu z niepożądanymi składnikami. To z kolei skutkuje dalszymi konsekwencjami zdrowotnymi, w tym oczywiście rozwojem chorób sercowo-naczyniowych, ale nie tylko, bo zaburzona praca naczyń krwionośnych to również spory problem dla mózgu, który wymaga odpowiedniego ukrwienia. Nie wdając się w szczegóły, w przypadku naczyń krwionośnych kluczowe jest obniżenie poziomu cząsteczek w nich krążących, które mają negatywny wpływ na ich kondycję. Podam teraz, które produkty są w stanie oczyścić naczynia krwionośne z nadmiaru takich związków. To, czym przede wszystkim warto się zainteresować, to uregulowanie poziomu homocysteiny. Jest to bowiem cząsteczka, która w nadmiarze nasila powstawanie zmian miażdżycowych oraz przyczynia się do powstawania składników powodujących skrzepy krwi. Aby usunąć nadmiar homocysteiny, należy sięgać po produkty bogate w witaminę B12, foliany, cholinę i witaminę B6. Zaliczam do nich przede wszystkim śledzia, sardynki, łososia, makrele, jogurt naturalny, żółtka jaj, orzechy włoskie, orzechy laskowe, szpinak, szparagi, kapustę włoską, brukselkę, fasolę, soczewice i pomarańcze. Osobom zainteresowanym powiem, że powinniśmy dążyć do tego, aby poziom homocysteiny we krwi nie przekraczał 5 mikromoli na litr. Kolejnym krokiem jest redukcja poziomu trójglicerydów, cholesterolu LDL oraz utlenionego cholesterolu, czyli cholesterolu, który ulega niekorzystnym modyfikacjom w naszym organizmie. Wszystkie te cząsteczki sprzyjają uszkodzeniu naczyń krwionośnych i gromadzeniu się blaszki miażdżycowej. Produktami skutecznymi w ich obniżaniu są głównie kakao, olej z wiesiołka, migdały, nasiona lnu, czarnuszka, ocet jabłkowy, czosnek, imbir, cynamon, awokado i spirulina. Trzecim zaś rozwiązaniem jest uregulowanie poziomu kwasu moczowego we krwi. Zapewne wielu z Państwa kwas moczowy kojarzy się z problemami ze stawami, w tym z dną moczanową. Należy jednak wiedzieć, że poprzez różne mechanizmy działania kwas moczowy spowalnia przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, a do tego przyspiesza zwapnienie tętnic i sprawia, że stają się one mniej elastyczne. Jeśli chodzi o produkty, które mają udowodnione działanie oczyszczające naczynia krwionośne z nadmiaru kwasu moczowego, to są to przede wszystkim woda z cytryną, sok z cierpkiej wiśni, migdały, kakao, kurkuma, olej ryżowy, a także produkty bogate w witaminę C, do których należą m.in. papryka, natka pietruszki, brokuły, kalafior, brukselka, kapusta, cytrusy, kiwi, porzeczki, truskawki czy gujawa. W przypadku kwasu moczowego staramy się, aby jego stężenie nie przekraczało 6-7 mg na decylitr, zaś w przypadku osób z chorobami sercowo-naczyniowymi jego poziom powinien wynosić poniżej 5 mg. Jeśli zależy nam na kompleksowym oczyszczaniu ciała, to powinniśmy też zadbać o kondycję dróg oddechowych. Tu z kolei najlepiej sprawdzą się różnego rodzaju zioła. Szczególnie mowa o sytuacji, gdy mamy do czynienia z okresem wzmożonych infekcji bakteryjnych i wirusowych. Dobrym przykładem jest napar z tymianku, ponieważ badacze dowiedli, że zioło to usprawnia ruch śluzowo-rzęskowy. Krótko to wyjaśnię. A mianowicie rzęski to mikroskopijne, ruchome wypustki na powierzchni komórek nabłonka dróg oddechowych. Występują one m.in. w tchawicy, oskrzelach i oskrzelikach. Rzęski poruszają się w skoordynowany sposób, wykonując ruch falowy w kierunku gardła. Dzięki temu przesuwają śluz i związane z nim zanieczyszczenia, które następnie są usuwane przez odchrztuszanie lub połykanie. Dzięki temu drogi oddechowe są stale oczyszczane, co zapobiega zaleganiu szkodliwych czynników, w tym cząstek pyłu, alergenów, a także bakterii i wirusów. Innymi ziołami, które działają na podobnej zasadzie, jest podbiał pospolity, mydlnica lekarska i miodunka plamista. Jak mogli się Państwo przekonać, istnieje szereg mniej lub bardziej znanych produktów, które wspomagają oczyszczanie naszego ciała na różnych płaszczyznach.
Jeśli zależy nam na tym, aby wątroba, jelita i drogi oddechowe skutecznie usuwały toksyny, zaś naczynia krwionośne pozostawały wolne od różnych złogów i blaszki miażdżycowej, to detoks powinniśmy praktykować przez cały czas, regularnie włączając do jadłospisu produkty, o których dzisiaj była mowa. Korzystając zaś ze sposobności, zachęcam do zapoznania się z materiałem, w którym z kolei opowiadam o składnikach, które wzmocnią naszą odporność. Bowiem również i prawidłowo działający układ odpornościowy jest istotny dla utrzymania dobrej kondycji naszego ciała. Aby o nich posłuchać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.